Kochani, no 0-0 cały czas w meczyku, który tutaj oglądacie. Natomiast może nie oglądacie, a słuchacie. To ostatni nasz meczyk. Przypominamy, że cztery drużyny, pomarańczowa, czerwona, niebieska, w tej chwili żółta, rozegrały swoje mecze beach soccerowe. Nie wiem po ile minut, ale jeżeli po 10, kochani, to absolutnie kondycja naszych trenerów, kochani, jest fiu. Podziwialiśmy ich za bajeczną technikę w dniu wczorajszym na sztucznej nawierzchni. Podziwiamy ich na każdej jednostce treningowej, gdzie robią naprawdę niesamowitą robotę. Kochani, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Natomiast w tej chwili, kochani, w tej chwili podziwiamy z kolei ich kondycję. Także no, jestem pod ogromnym wrażeniem, kochani, jakby no, kompletnych naszych trenerów. Natomiast idzie nasza Naduśka, troszkę tam brakło do strzelenia gola, troszkę piasek się w oczach pojawił. Nasiurka, tam niewiele brakło do strzelenia gola, nie? No tak, no. Wyjęli ci to, tak? No, tato. No. Czekaj. Tamta woda świeca, czy to nasza? Nasza, możesz się napić, tak. Tak, możesz się napić, to oczywiście. Słuchajcie, nasi chce się pić po tej akcji, wcale się nie dziwię. Wiecie, jak jest naprawdę beach soccer wymagającym sportem, kochani. Powtarzamy to przy naszej relacji nie po raz pierwszy, kochani. Jeszcze wiele razy powtórzymy. Natomiast no, no tak jest po prostu, no. Zobaczcie, kochani, nic nie jest tutaj oczywiste. Stuprocentowe sytuacje nie wchodzą, ale tutaj ładnie podłączył się do tej akcji, kochani, Bartuś, i udało się strzelić gola, kochani. No Gutek nie chciał się do akcji podłączać i jakby no ponieśli porażkę, ale z drugiej strony, kochani, no nie mogli jakby wygrać, nie chciał Gutek się podłączyć, bo jutro ma dwie jednostki treningowe i co mu po remisie czy wygranym meczu, jak jutro nie będzie miał jak pracować. Natomiast zobaczcie, trener w tej chwili nożycami wbija i tu pięknie, a i ładny strzał był, ale piłka nie opuściła boiska, słuchajcie. No zobaczmy, jak tutaj wykombinują, co zrobią. Natomiast ambitne wejście, rzut rożny. Okej, okay. Bartuś jeszcze raz, znowu trener, kochani, zobaczcie, wprowadzenie piłki i nie, to jest, kochani, zamach tylko, a mi się kończy bateria, kochani. Nie dowiecie się o wyniku ostatniego meczu, bo myślę, że za chwilkę przerwie nam zapis. Nie mam tutaj ze sobą drugiej baterii, także jak urwie zapis, najmocniej przepraszam. W jutrzejszej relacji wam powiem, kto wygrał, kto przegrał. A jeszcze jednej rzeczy jestem wam winien. Kto wygrał pierwszego dnia fitlighty te drużynowe. Natomiast zobaczcie, pięknie trener tu poszukiwał balansem, ale to już chyba trzeba na drugą stronę dać, bo już kąt ostry. Troszkę brakło, nie weszło. Kochani, fitlighty wygrała grupa Gutka jednak, czyli pamiętacie, tam było te gaszenie lampek, słuchajcie, drużynowe. Nie wiedzieliśmy, kto, już dzisiaj wiemy, że to Gutka drużyna wygrała. Na dusi Kudełka drużyna zajęła trzecie albo czwarte nawet miejsce, kochani, także no... Zobaczcie, czy uda nam się nagrać choć jednego gola w tym meczu, bo na razie nie mamy 1-0 właśnie dla chłopców tutaj w Zielonych Westach. Natomiast zobaczcie, oj, czy to się skończy golem? Nie, tutaj walczą jak lwy na stojąco, słuchajcie. Myślę, że to końcowe fragmenty nie meczu, a mojej baterii, kochani. Natomiast jak znam życie i trenerów, wyciągną jeszcze wynik, kochani. Pomimo, że tej siły coraz mniej, natomiast zobaczcie, była piłka teraz strzelona, jest jeszcze, zobaczcie, i ach, nie udało się tego przetransportować. W tej chwili jest piłka na stronie trenerów, czyżby 2-0? No, 2-0 to już będzie trudne do odrobienia, 40 minut w piasku. To jest, słuchajcie, dla mnie chyba nie do wyobrażenia na ilość czasu, jaką tutaj mógłbym spędzić w takich warunkach. Oczywiście zakładając, że aktywnie biegam tam i z powrotem, bo postać w piasku 40 minut, no myślę, że jakoś tam dałbym radę. Zobaczcie, jest piłka, ale nie czysto przyjęta pod nogą, przeleciała. Bartek uwalnia ją na rzut z aut.
A ja mówię, kochani, że za kilka chwil kończy się bateria, dlatego jeszcze raz was pozdrawiam. No, tamten mecz przegrali trenerzy 0-1, a w tej chwili trwa pojedynek czerwonych kontra niebiescy. W czerwonych, przypominam, Gutek Nadia, natomiast spróbuję gdzieś tutaj troszkę być bliżej, ale to pewnie wiele nie da, bo jest po prostu za ciemno. Zobaczcie na to, ja jestem na boichu, Gutek na bramce, natomiast podłącza się w tą akcję. Zobaczcie, zostawia boisko, zostawia pustą bramkę, słuchajcie. Teraz Nadia zrywa po tamtej stronie, jest teraz, ale Kudła nie ma na boisku. A gdzie Kudeł? Halo, halo, ta Kudełka woła. Dawaj, bo Kudełek teraz czerwoni grają. Dominik, dawaj, czerwoni grają, Dominik. Czerwoni, Dominik, dawaj, czerwoni grają. Dawaj, Kudła. A gdzie Kudeł? Dawaj, Kudła. Czerwoni grają, Gutek na boisku z Nadią. Gdzie jest Kudełek? Zobaczcie, gdzie Kudełek. Słuchajcie, zdaje się, że... A trener za Kudełka jest, patrzcie, czerwony. Nie, no właśnie zobacz, bo może tańczy tam, zobacz tam. Zobacz, bo jak dam życie, to tam tańczy. Zawołaj Kudełka, powiedz, że gramy teraz. Słuchajcie, natomiast... Ty mój, zobacz, nie ma gdzieś tu Kudełka? Nie tańczy gdzieś? Nie ma nigdzie. Zobaczcie teraz Nadia. Jest Iniesta przy piłce. Nie, to nie Iniesta, kochani. Myślałem, że Iniesta, ale to nie on. Ale Iniesta jest już chyba na boisku. Zobaczcie, Gutek teraz ładnie w bramce. Jaki wynik jest? 0-0, dobra. Wygramy. My wygraliśmy z trenerem 1-0. No brawo, widziałem to. Ładną bramkę Bartuś strzelił. Właśnie tam się położyłem jakoś. Czekajcie, kochani, bo tam w tej chwili chyba nie widzicie, a to chyba będzie 1-0. Nie, jednak nie. Uwaga. O, jest Kudełek. Szymuś, super, jesteś. I mamy bramę 1-0. No dobre, brawo, bo bawiliśmy się chodzić, nam Kudełek się schował, natomiast w tej chwili pojedynek niebiescy z czerwonymi. Ja podszedłem po baterię, kochani, żeby jeszcze tą chwileczkę dograć, natomiast tam w tej chwili oni przegrali trenerzy 0-1, ale to będzie, przepraszam, ciekawy pojedynek ten, który oglądacie, dlatego że mimo wszystko tutaj grają koledzy z drużyny, czyli ten potencjał jest no, jednak bardziej zbliżony wiekowo, pomimo że strzelał teraz Bartuś 2-4, najstarszy uczestnik obozu. No to tak czy inaczej, kochani, te szanse mimo wszystko dosyć mocno są wyrównane. Także słuchajcie, nie widzieliście nic w tej chwili, ale może teraz stąd jednak to światło wam pokażę. Natomiast zobaczcie, Gutek w interwencji, cały czas gola nie ma. Natomiast przypominam, że Gutek uciekł do bramy, dlatego żeby... Ale blisko było! Blisko było, kochani, Iniesta nie opanował piły, bo byłby w tym momencie wynik meczu otwarty. Natomiast zobaczcie. Brawo, fajny pojedynek. Świetnie sobie radzą, uwaga. Teraz niebiescy wychodzą z konterką. Natomiast zobaczcie, pusta bramka, nie ma Gutka. Co to tam się dzieje? Już Gutek w parterze. Ale dzisiaj, kochani, będzie piaszczysto w naszej... Nie wiem, gdzieś tu piła zaraz spadnie. Będzie piaszczysto dzisiaj w naszej, kochani, toalecie. Będziemy te piaski wypłukiwać z włosów, z wszystkich zakamarków ciała, bo powiem wam, kochani, że no, każdy tutaj daje z siebie maksa. Meczyk niebiescy z czerwonymi. Niebiescy nasia właśnie w tej chwili na pressingu. Zobaczcie, piłka umarła w tym piasku, bo to tak w piasku często bywa. Teraz Krzysiu próbuje, słuchajcie, i utrzymuje piłkę. Nie, jednak Nadia to uzyskuje. Spróbuj, Naśka. Brawo, przetransportowała piłkę na tamtą stronę. Dominik się urwał. To się skończy strzałem. Ze strzałem, Domiś. Szkoda, kochani, ale tu nie ma tyle czasu. Natomiast zobaczcie, i teraz może nie, piłka ugrzęzła w piasku, ten strzał zamortyzowała jakaś dziurka. Dlatego słuchajcie, no w beach soccerze często, aby strzał był fajny, czysty i soczysty, musi być z powietrza, czyli gdzieś tam sobie często. Brawo, Nasiu, i strzał! Strzał, 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 już za długo! Tak jest, brawo, prawie gol, macie rożny, super, brawo, Nadinko! No, macie rzut rożny.
A tam, kochani, jedzie pociąg z daleka, bawi się dyskoteka w Głuchołazach. Piłkarze i inne sporty, bo tu 500 aktywnych sportsmenów, kochani, się bawi. Kuzio, czekamy na bramę, teraz to jest twój moment, chodź ten drożny. Uwaga, zobaczcie. Nie, to za długo trzymanie do miś przy nodze. Słuchaj, taki zawodnik 2-4, on nie ma z tym problemu, kochani, natomiast nie trafił do bramy Daniel, kochani, to sprawia szansę na kontrę. Kudek, obróć się, patrz, gra Gutek, patrz. Uwaga, to będzie długa piłka, tylko jej nie widać. Masz, Kudek, out. Tam masz piłę. Ale pokombinowali, utrzymał Kudeł tą piłę, przeniósł nad głową, niesamowite. I spróbuj do środku, tak jest, brawo Naśku. Ale kochani, mają piękną zabawę, jak ja im zazdroszczę, kochani. Ja w ich wieku, jak wiecie, spędzałem czas przy harcerstwie, kochani. Też bardzo kochałem to, co robiłem, też mam z tym związane mnóstwo wspaniałych jakby takich chwil, wspomnień. I tam znowu nie ma gola. Myślę, że to nie jest tak łatwo trafić, kochani. Natomiast myślę, że chyba za moment następne ekipy zobaczymy w akcji. Ale jeszcze patrzcie, jest Kudełek w tej chwili. Patrzcie, uzyskali to. Brawo, Domin. Super. Spróbuj. Niesamowite, słuchajcie. Niesamowite, słuchajcie, naprawdę pięknie walczą. Natomiast mówię, nawiązując, ja gdzieś tam swoje dzieciństwo spędzałem przy, kochani, harcerstwie, natomiast oni spędzałem przy piłce, jak ja im zazdroszczę. Robią naprawdę wspaniałe rzeczy, uczą się życia poprzez sport. No, ja myślę, że mnie mocno ukształtowało właśnie to współzawodnictwo, które tam mieliśmy w harcerstwie, ten szacunek do człowieka. Tak, Kudełeczku? Jest ta pizza, tu nie ma wody. Jest woda w plecaku moim, wiesz, to jest moja prywatna, możesz iść się napić. Ale wytrzymaj 2 minuty, bo zaraz będzie mecz, zaraz będzie koniec meczu. Gutek się nie podłącza, kochani, Gutek oszczędza siły w tym meczyku, czyli bawi się, jest na boisku, kochani, ale no, nie widzieliśmy go ani razu tutaj w ataku na bramkę. Może zerwie jakąś jedną konterkę, kochani, zakończy ją strzałem, bo na razie jesteśmy bez gola, ale i my, i oni, natomiast no, mimo wszystko, kochani, myślę, że oni chyba tego strzelonego gola są bliżej. Ten potencjał jest tam większy. Jak piła siądzie Danielowi właśnie w tej chwili, to będzie brama. Tak jest, o tym mówię, wykrakałem, kochani. Mamy 1-0 dla niebieskich. No, Gutek nie jest golkiper, a u nas żądełka są, słuchajcie, kochani, no, takie lekko przytępione na ten zespół, bo no, mały Kudełek tu mocno próbuje, Dominik mocno próbuje, ale to są chłopcy 2-10, kochani, także ciężko im ten opór tutaj dać, 2-10, 2-11. Mimo wszystko pewnych rzeczy się oszukać, kochani, nie da. Natomiast zobaczcie, w tej chwili ze środka chyba będzie Gutek próbował strzał oddać. No tak, układa w tej chwili. Ale czemu taką tam dziwną sytuację robi? Przecież to jest środek, kochani. Gutek ustawił, nie wiem, ktoś tam wykopnął Gutkowi tą piłkę. Słuchajcie, po golu jest środek, także no, nie wiem, może nie dogadali się, że to jest środek. Gutek w tej chwili ustawia rzut wolny i myślę, że poza kołem powinni się zawodnicy ustawić. Mimo wszystko tam nie może być tak blisko. No, jaka torpeda, piłka w siatce. Brawo, Guciu, i od razu cieszynka. Natomiast no, mamy ładnego gola z daleka. Mocno uderzona piłka bosym podbiciem, prostym podbiciem bosą nogą. I mamy gol wyrównawczy. Teraz pojedynek, słuchajcie, Daniela. Zobaczcie, czy Daniel... Tak, Daniel też strzela gola. Zobaczmy, czy teraz Gutek. Leci Gutek na środek, słuchajcie. Na razie wpadają bramki tak ze środka, ale no to trzeba odejść, Danielku. Mimo wszystko musi być ta odległość. Brawo. Aj, zgubił Gutek piłę, kochani. To raczej będzie gol. Powrotu nie ma.
i jest bramka chyba na 3-1. Nie, nie ma, nie ma, patrzcie. Bronimy to jeszcze, ale nie wykopujemy. Zobaczcie. Chyba się zmienił bramkarz, chyba poszedł Gutek w pole szukać gola. Natomiast zobaczcie, jest Kudejki ze strzałem. Brawo! Ze strzałem, Kudziu! Ale poszedł asem, ale poszedł. No szkoda, że strzału nie udało się oddać, ale jest cały czas. Brawo! I nie było z tej nogi. A lewą do czego masz, Kudełku? Z prawej już nie miał z czego uderzyć, kochani, z lewej strzeliłby gola. Zrobił najczarniejszą robotę, natomiast tylko trzeba było z lewej nogi uderzyć w bramkę. Natomiast patrzcie, nie ma gola, koniec, przegrywają 2-1, kochani, Gutki. Mnie się kończy bateria i czas nas się kończy, trener zwija ekipę. Także dziękuję ślicznie jeszcze raz, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa.